Jeżeli chcemy korzystać z sieci Tor, to niekoniecznie jesteśmy skazani wyłącznie na proxy chain, żeby z takiej sieci korzystać. Możemy przejść na stronę projektu Tor Browser i pobrać przeglądarkę dla naszego systemu, czyli w tym przypadku Download for Linux. Zapisujemy nasz plik. Jak możemy sobie zobaczyć, będzie to tarxz. Nasz plik. Pobrał się, możemy przejść zatem do naszego katalogu, w którym został on pobrany. W tym przypadku przejdźmy sobie do katalogu Downloads, czyli w tym przypadku będziemy musieli rozpakować nasz plik. Podajemy polecenie tar, minus XF. No i oczywiście w tym przypadku tor browser. Naciskamy Enter. Nasz plik za chwilę zostanie wypakowany. Jak możemy sobie zobaczyć, wydając polecenie ls -la, mamy katalog Tor Browser. Przekopiujemy go sobie teraz move do naszej lokalizacji, czyli pulpitu. Tutaj na pulpicie, czyli przejdźmy sobie do naszego katalogu desktop. Przejdźmy sobie do katalogu Tor Browser. wyświetlmy sobie. Plik i jak możemy sobie zobaczyć, znajduje się tutaj plik, który się nazywa Start Tor Browser, czyli MV, gwiazdka. No i teraz zobaczmy sobie naszą, naszą aplikację. Oczywiście tutaj musimy ją zezwolić, czyli Allow Launching. Jak możemy sobie zobaczyć, ten katalog już nam nie jest potrzebny. I uruchommy sobie nasz Tor e, Browser. Oczywiście możemy go skonfigurować, jeżeli w Twojej lokalizacji Tor był cenzurowany, to tutaj można zaznaczyć to, albo korzystać na przykład z zewnętrznego proxy. Ja tutaj nie będę przeprowadzał żadnej konfiguracji, kliknę Connect. Jak możemy sobie zaobserwować, jest zestawiane nasze połączenie i teraz mamy uruchomione nasze Tor Browser. Przejdźmy na serwis myip.com i możemy sobie zobaczyć, że w tym przypadku nasz adres IP jeszcze jest inny i teraz e, wychodzimy łączem e, w Niemczech. Oczywiście tą lokalizację możemy sobie też w naszym Tor Browser e, zmienić, czyli w tym przypadku przechodzimy sobie do ustawień i klikamy e, New Tor Cycle for this site. I jeżeli za chwilę się strona odświeży, to zobaczymy sobie, że adres IP się zmienił. I w tym przypadku y, strona ma problem z namierzeniem naszego węzła wychodzącego. W tym przypadku, jeżeli chodzi o naszą sieć Tor. Oczywiście możemy zażądać new identity. Jeżeli klikniemy jest, to wtedy nasza przeglądarka uruchomi się ponownie. Oczywiście zamykając wszystkie nasze sesje i utracimy nasze sesje, i po prostu zostanie stworzona nowe identity. Czyli przejdźmy jeszcze raz na myip.com i w tym przypadku powinniśmy otrzymać znowu inny adres IP. Oczywiście, w zależności od tego, jaki ten adres IP otrzymamy i przez jakie łącze będziemy wychodzić. Szybkość wczytywania naszych stron też od tego będzie wtedy zależna. I jak widzimy, sobie nasz adres IP znów jest inny, ale znowu jest to najbliższa lokalizacja w tym przypadku nam. Jeżeli ja jestem w Polsce, to tutaj najbliższą, najszybszą lokalizację wykrył, która jest dostępna w Niemczech. Jeżeli chodzi o tą lekcję, to to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnego materiału.